dziewczyną szukamy mieszkania takiego 50 metrów i po prostu widziałem ogłoszenie w internecie. 55 metrów powierzchni czy pokojowe. No to idealnie. I ono już jest gotowe. Ono jest gotowe. Takie, że pod klucz wchodzimy tylko po odbiorach. No to super. Mniej więcej no tak jest, tak w środku te ogródki wyglądają. To no, są zdjęcia z innych mieszkań. A jeszcze pan zapytam, tutaj jest ten lasek, taki park, to jezioro, to jest jakby dla mieszkańców dostępne? Tak. To są takie no, najlepsze lokalizacyjnie te mieszkania. Gdzieś w internecie słyszałem, że jakieś problemy były z odbiorami, że coś mieszkańcy coś tam narzekali. Ktoś mi to czasem tak mówi, ale to są ci kradomni mieszkańcy. Bez mojej wiedzy, proszę nie. Przepraszam pana, bo tutaj pan powiedział, że bez jego wiedzy ja nie mogę wchodzić do żadnych klatek. Nie. Ale dlaczego ten pan mi tutaj warunki stawia? Czy to jest jego? To nie jest jego, to jest nasz budynek, proszę żeby pan pana sobie wejść. A czy ten pan zawsze się tak zachowuje, czy... Znaczy, Stanisław tutaj, mimo że nie ma wspólnoty, on zawsze jest zarządcą. O. Aha, czyli... Wszędzie się mianuje, że jest zarządcą, jest tu bogiem osiedlowym. To wcale tak nie jest. Okolica fajna, spokojna, czy tego się pan spodziewał, tak, mieszkając tutaj? Jest fajna, miało być wszystko, parki, a teraz ja idę do parku, a Stanisław mi wystawia fakturę na 6 tysięcy. Zaraz, przepraszam, za co? Za korzystanie, bezumowne korzystanie z parku na 6 tysięcy. W ulotce na internecie pisze, że można korzystać z parku, z placu zabaw i z tych osiedlowych atrakcji. Była sprawa w sądzie, wygrałem. Zawróciłem mu teraz kostkę gumą, bo było piaskiem nasypane i zabuksowało mi koło. Faktura na 806 zł. I pan Staszek se tak maluje faktury w świat, to taką fakturę to ja też panu mogę wystawić, niech mi pan zapłaci. To jest taki deweloper, któremu nic nie robią i nie zrobią na razie. Od wielu lat trwa konflikt na jednym z osiedli w Wadowicach. Jego mieszkańcy kupili mieszkania od lokalnego dewelopera. Z czasem okazało się, że większość budynków to według nadzoru budowlanego samowola budowlana. A nabywcy lokali, mimo że wpłacili pieniądze, do tej pory nie otrzymali aktu własności ani nie mogą się zameldować. Jak wygląda ta umowa, którą pani podpisała? Może nam pani pokazać? Umowa rezerwacyjna. To jest wszystko, co mam. Proszę. Termin kontraktu notarialnego strony ustalają do dnia 31 stycznia 2020 roku. Słyszy pan? 2020 roku. Czyli wtedy miało nastąpić przekazanie mieszkania i podpisanie aktu notarialnego. Zgadza się. Do tej pory to nie nastąpiło. 4,5 roku temu. Nie nastąpiło. Ten segment jest budową. Ja mieszkam na budowie. W płaconym mieszkaniu nie mam prawa własności. Czyli on tak naprawdę ma gdzieś prawo budowlane, ma gdzieś prawa mieszkańców, po prostu zasiedla ten budynek na własnych zasadach, tak? Na własnych zasadach. Na problematycznym osiedlu mieszka kilkadziesiąt rodzin. Niektórzy podpisali akty notarialne, ale są i tacy, którzy czekają na to kilkanaście lat. Mimo problemów z nadzorem budowlanym, deweloper nadal sprzedaje mieszkania i buduje nowe bloki. Czemu pan nie ma odbiorów budowlanych na te domy, na te mieszkania? Ale jak ma pan nie mieć? No właśnie sam nie wiem, jak można nie mieć odbiorów budowlanych. To mnie zastanawia. Dlatego mówię, kto to panu powie? Pan twierdzi, że na przykład ludzie z klatki trzeciej mają odbiory, tak? Techniczne. No w zasadzie tak. Wszyscy. Wszyscy. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców ma problem z odbiorami. Cała klatka trzecia w momencie naszej wizyty nie miała decyzji dopuszczającej do użytkowania. Kolejna klatka podobnie. A czy jednak pan przyszedł? No nie, bo wie pan jak. Telewizja potrafi zrobić takie wycinki, żeby aż się płakać. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest może właścicielem mieszkania? Kogoś? Powiedz. Mogę dwa słowa? Jestem z dziennikarzem z telewizji TVN. Pan deweloper twierdzi, że wszyscy mają odbiory techniczne i jakby z tym nie ma problemu. Czy pan jakiś problem widzi? Tu na razie klatka jest niedobrana. Na kiedy ma być odbiór? Formalnie, według umowy, w 2020 roku.